Wiecie, co właśnie do mnie dotarło? Że ja od ponad 3 miesięcy nie robiłem gały. Kiedyś to mi się wydawało, że jak człowiek jest starym dziadem, to ten czas tak wolno płynie. A potem człowiek został starym dziadem i okazało się, że to nieprawda. No szybko strasznie płynie. Dopiero co kończyłem ostatnią gałę, a tu się okazało, że to już prawie 3 miechy temu było. Ale dobra, nie ma co tam się użalać nad sobą, trzeba się brać do roboty. No to się biorę i zapraszam na gałę kolejną. Nieco opóźnioną, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się Państwa zadowolić. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem. Dla niektórych magazyn piłki nożnej kobiet o nazwie Gała może być dość kontrowersyjny, bo trzeba uczciwie przyznać, że nie każdy piłkę nożną kobiet lubi. Na przykład taka pani prezydent Tanzanii, to nie przypada za bardzo za piłką nożną kobiet. Kiedyś nawet powiedziała, że to sport męski jest i kobiety nie powinny w nią grać, a poza tym to piłkarki są płaskie i brzydkie. No tak powiedziała. No nie wiem, my urody piłkarek oceniać nie będziemy, bo my nie jesteśmy żadnym piździawkowatym lifestyle'em, tylko my jesteśmy poważną sportową redakcją Kartofliska. I my tu zaraz wszystkim niedowiarkom udowodnimy, że piłka nożna kobiet ciekawa bywa. I mam nadzieję, że po tym odcinku pani prezydent Tanzanii zmieni swoje zdanie. Okej, koniec tego pierdzielenia, nagadałem się, teraz trzeba trochę odpocząć i coś pooglądać. Tak więc ja teraz puszczam bramkę, wy oglądacie, a pan ma teraz relaks. No dawno tak nie wypocząłem w 3 sekundy, bo właśnie 3 sekundy minęły od gwizdka do momentu, aż piłka przekroczyła linię bramkową. A to w ogóle pierwszy gwizdek meczu był. 3 sekunda meczu i gol. No tak się gra w kobiecy futbol w Ameryce. A dokładnie to w Milwaukee. No dobra, olej te Stany, pokaż lepiej jak się gra w piłkę nożną kobiet w Mongolii. Ach, ja was znam, tak pewnie pomyśleliście, nie? No dobra, no to pokażę wam jak się gra w piłkę nożną kobiet w Mongolii. No i jest na czym oko w tej Mongolii zawiesić. No jest zdecydowanie. A jak już jesteśmy przy Azji, to tam ostatnio było takie meczycho, że ja spokojnie mógłbym tam ze swoim kotem zamieszkać. Z tym nienażartym bydlakiem, co mi tu cały czas ujada. To były eliminacje do Pucharu Azji i dwie wielkie reprezentacje. Z jednej strony reprezentacja wyspy Guam, hello! A z drugiej Zjednoczone Emiraty Arabskie. To nie mógł być zwykły mecz i nie był. 3 bramki padły i każda z nich klasy światowej. Najpierw gola strzelił Guam. No chciałbym tak potrafić zagrać cielskim jak zawodniczka z Guam. Później było wyrównanie. No, jakbym był bramkarzem, to pewnie właśnie tak bym grał. A zwycięska bramka dla Emiratów, no, też była niczego sobie. No, bramka była z karnego, no ale ta interwencja, która do karnego doprowadziła, no to był pierwszy sort. No, tylko sędzia po apce karsku musiał akurat karniaka teraz gwizdnąć. No karnego nie ma już co oglądać, ale teraz zobaczymy sobie rzut wolny za to. O, ale to będzie wolny z zupełnie innego meczu. To już chyba ponownie Ameryka, rzut wolny i 2 strzały w jednej akcji. I oba celne. Tak zdobywa się uznanie nie tylko na Śląsku. No nie jest łatwo powalić przeciwniczkę piłką, zwłaszcza jak na przykład piłki nie masz i czekasz, aż do ciebie dotrze. Ale jak tak czekasz i nie możesz się doczekać, to wtedy można zrobić na przykład tak. No i takie amerykańskie kino akcji z emocjami to ja lubię.
A przed nami kolejne emocje, ale teraz inne. Teraz będziemy się wzruszać. Tak więc proszę przygotować jakiś papier toaletowy do podcierania oczu albo coś innego. Nie wiem, ja tu mam coś? Mam. Ściereczkę mam. Idealną. Tak więc ja gotowy, a wzruszająca chwila wyglądała tak. To oświadczyny były. I teraz ja się muszę skoncentrować, żeby tej całej historii nie popierdolić. Bo jak popierdolę, to się wtedy wzruszycie mniej. Kto tam się oświadczał? No oświadczał się... No piłkarka oświadczał się swojej dziewczynie. No bo to była piłkarka, która grała w lidze japońskiej i amerykańskiej. Później ta kobieta stwierdziła, że chciałaby zostać panem i została, a co? No ale nikomu nie powiedziała i dalej grała w lidze kobiet. A później powiedziała. Zrobiła coming out, że jest facetem, ale nadal gra w lidze kobiet. No i jako facet już poznała partnerkę i właśnie się, oświadczyła. No teraz jest facetem, więc oświadczył. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że cała historia zakończyła się szczęśliwie, bo partnerka powiedziała tak! Dobra, dawać mnie tu jakiegoś dżingla szybko, bo się zaraz rozbeczę. A przed nami kolejna historia ze szczęśliwym zakończeniem. Był taki mecz Jordania-Iran. Tam źli ludzie posądzali bramkarkę Iranu o to, że była facetem. Zbyt dobrze zagrała. Stwierdzili, że to musi być facet. No co, no po urodzie to przecież nie widać, no. I tu też szczęśliwe zakończenie. Bo co się okazało, że głos zabrała bramkarka i powiedziała, że ona facetem nie jest. A już sporo ludzi czekało na jakiś skandal. Ależ to przykre jest takie sprawdzanie płci. No kurde, no ja bym się naprawdę mocno zirytował. Jakbym na przykład uprawiał gimnastykę artystyczną, startowałbym w kategorii facetów i by mnie sprawdzali, czy przypadkiem nie jestem kobietą, bo mam cycki duże. No przecież bym się... No ale dobra, ale tu się zakończyło happy endem. W sumie mam wrażenie, że tak trochę słodko pierdząco jest w tym odcinku. Wszystko się szczęśliwie kończy, no to teraz może jakaś historia, która się zakończy nieszczęśliwie, co? A taka historia miała miejsce w Argentynie, w dyscyplinie pod tytułem Futsal Kobiet. Tam była taka przykra sprawa, że w jakimś meczu drużyna prowadziła 3-0. Ale trener tej drużyny, taki argentyński Sousa, bo to było tuż przed rozstawieniem, twierdził, że nie opłaca się tego meczu wygrywać. Bo jak wygrają, to będą rozstawione. A jak przegrają, to nie będą rozstawione, a te zespoły rozstawione są gorsze od nierozstawionych, więc warto przegrać i nie być rozstawionym. Tak pomyślał. I co powiedział swoim zawodniczkom? Przegrajcie! Dziewczyny, no przegrajcie to jeszcze. A to zdolne dziewczyny były. 4 swojaki pierdzielnęły. A te swojaki wyglądały tak. Tam dużo nie widać, no ale walki to tam generalnie nie było na tym parkiecie. No po prostu kierowały piłkę w stronę własnej bramki, a bramkarka to miała w piździe. Tak więc przegrały i niby tu też jest szczęśliwe zakończenie. Ale nie do końca. Wszystkim się wydawało, że dziewczyny z tego zespołu wszystkich wydymały, a tu się okazało, że nie. Że to jednak one zostały wydymane, bo zostały zdyskwalifikowane. Zostały dyscyplinarnie z ligi wyjebane. Jeszcze jedną mam historię ze złym zakończeniem. O, bo ja niedawno założyłem konto na TikToku. I tam wgrałem takiego TikToka, który dotyczył piłki nożnej kobiet. Ten TikTok wyglądał tak. Halo, halo! A piłkę nożną kobiet to lubicie, czy nie? Słuchaj, jest plan, aby na mecz kobiet teraz pojechać. Na mecz kobiet? Wolałbym włożyć chuja między futryny a drzwi, kurwa, niż na mecz kobiet pojechać. I co się okazało? Że mi tego TikToka wypieprzyli, usunęli, bo złamałem regulamin. Dlaczego? Bo się okazało, że chęć włożenia fujary między drzwi a futrynę to jest czynność seksualna. A czynności seksualnych na TikToku promować nie można, więc mi to wypieprzyli. Nie no, konta mi całkowicie nie zawiesili jeszcze, ale TikToka mi usunęli. No i co? No i tyle chyba. No kurna, już nie będę więcej tam pierdziaczył o tym, że co? W czwartej lidze polskiej jakieś tam dziewczyny narobiły burdelu w szatni, bo przegrały mecz 13-0 i tam powypisywały na ścianach, czy tam na podłodze do przeciwniczek, gospodyń, że są szmatami, że jakąś swastykę tam namalowały, czy co? W ogóle fuck you tam było napisane, ale o tym to chyba nie będę gadał, bo po co? No i tyle, no kurde, co tam będę więcej pierdziaczył. No. I tak to większego sensu nie miało. Dziękuję za uwagę. A sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. A dla nowych graczy promocja, mnóstwo bonusów i kartofliskowa koszulka za darmo. Szczegóły w komentarzu pod filmikiem.